Filip Pullman, bursztynowa luneta. Kobieta obrała kilka kartofli i wkroiła do przygotowywanego wcześniej gulaszu, żeby wystarczył na więcej osób. Ponagliła męża, by poczęstował czymś podróżnych, zanim potrawa się ugotuje. Mężczyzna przyniósł butelkę czystego alkoholu, który dla lajry pachniał jak Cygański jeniwer. Dwójka szpiegów przyjęła kieliszek, w którym zanurzyli własne małe naczynka. Lara oczekiwała, że rodzina będzie się gapić głównie nagali wespian, ale zauważyła, że ona i Will wzbudzali w nich równie wielką ciekawość. Nie zwlekając, zapytała o powód: jesteście. Pierwszymi ludźmi, których zobaczyliśmy bez śmierci, oznajmił mężczyzna imieniu Peter. To znaczy, odkąd tutaj mieszkamy, tak jak wy, przyszliśmy tu, zanim umarliśmy przypadkiem albo przez pomyłkę. Musimy czekać, aż nasza śmierć nam powie, że już czas. Wasza śmierć wam powie? Zdumiała się Lajra. Tak. Dowiedzieliśmy się, kiedy tutaj przyszliśmy, och, dawno temu dla wielu z nas, że wszyscy sprowadziliśmy ze sobą własną śmierć. Tutaj się o tym dowiedzieliśmy. Mieliśmy ją przy sobie przez Cały czas widzisz, każdy ma swoją śmierć. Ona idzie za nami wszędzie, przez całe życie, krok w krok. Nasze śmierci są na zewnątrz, na świeżym powietrzu. Potem tutaj przyjdą. Śmierć babci jest z nią, blisko niej, bardzo blisko. Czy to panią nie przeraża, że ma pani śmierć przy sobie przez cały czas? Zapytała Lajra. Dlaczego? Jeśli jest blisko, mogę ją mieć na oku. Dużo bardziej bym się denerwowała, gdybym nie wiedziała, gdzie jest.